Ja miałam wizję 2 tygodnie temu i ona może jest do nas, ale ona jest tam. Ja ją dzisiaj powiem tam. Widziałam armię, tak jak teraz mówimy o armii ostatnio. Widziałam armię i tam nie było pojedynczych twarzy, była po prostu armia. Szła w takich kwadratach, nie wiem jak to się nazywa, bojowo. I na przodzie było widać 2 osoby. To była Agata i to był Artur. I to był jakby pierwszy kadr. Ja automatycznie usłyszałam te kłamliwe głosy, które w internecie mówią o tym, że my idziemy za człowiekiem. Bo ten kadr zaraz się poszerzył i wszystko, co było widać ponad tą armią, to był dosłownie kawałek stopy Jezusa, za którym wszyscy szliśmy jako armia. I teraz chcę w ogóle uderzyć w każdy kłamliwy głos, w te wszystkie szyderstwa. Odpowiecie za to, że nie zadaliście sobie pytania, o co chodzi z tym cyrkiem, który tak nazywacie. Kiedy pierwszy raz poznałam Artura, byłam nastolatką i byłam na spotkaniu dla nastolatków i się z niego śmiałam. Dzisiaj mu ufam, jest moim pastorem. I w życiu nie wiedziałam, że można mieć w ogóle taką relację i tak kochać w ogóle ludzi dookoła. Ja nigdy nie wiedziałam, że tak można. Odpowiesz za to, dlaczego sobie nie zadałeś pytania, o co chodzi w tym wszystkim i dlaczego oni są tacy dziwni. Przed Bogiem zdasz sprawę z tego, jak sprawowałeś swoje zbawienie. To nie jest podążanie za człowiekiem, tylko to trzeba chcieć zobaczyć.